Dobra. Teraz pakujemy niebieską. Pewnie jeszcze będzie zielona do zdobycia. Znając życie. O! O! Jasna cholera. O! Fuck. Ej. Oj. Oj. Może najpierw zapiszę. O! I'm sorry. I can't resist any longer. Co? Chyba nie wiem, co najpierw zrobić, bo mam taką paranoję, że jak wezmę tą piłę. Not quite right, jak to? Oj, 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 to jeszcze raz zapiszę. O. O, the voices. Ktoś tu się jakby uwolnił. Zdał obcięcie, since it's already but mutated block free. Aha. Czy Wilmar, ten Wilmar zmienił się w mutanta? Może tego z tą latarką? Pięknie. Teraz ja przeszukiwałam te szuflady? Już nie pamiętam. Dobra, jeszcze raz mogę to zrobić w sumie. Ale chyba tak, bo tu chyba jakaś notatka była. Jasna cholera. Jasna cholera. Dobra. Co to jest, jasna mać? Dobra, nie interesuję się. Kurde, co to ma być? Doom? Te drzwi już nie są aktywne. Okej, nie wiem za bardzo teraz, co ja mam zrobić. Poszedł w tamtą stronę. Te drzwi chyba już nie są czynne. Nie są już czynne. Jasna cholera. Filonia. It's Miss William who needs to get rid of the chains. Okej. Okay. Kurza, twarz. To do list. Okej. Okay, może ja wrócę się do tego radia? Trudno, bo chwilunia. Nie wiem, tutaj się da coś? Nie sądzę, żeby chodził tam piła, ale nie. To jest equipment, special device. Yes. Matko boska! Jak on tu wlezie, to będzie źle. Ależ to jest paskudne. Najgorsze jest to, że go praktycznie w ogóle nie słychać. Poszedł. O, dobrze. Ależ to brzydkie było. Teraz tylko nie wiem, gdzie on teraz tu jest. Jasna cholera. Nie wiem, co ja mam tutaj zrobić. To jest najgorsze. Tu chyba już nic nie ma. Dobra, spierdzielamy. Tylko teraz gdzie? Tu jest coś? Nie wiem, czy ja przypadkiem go znowu nie muszę zaciukać jak... Ała! Ojej. Co ty tak wolno, kobieto? Może w ogóle mam stąd uciec? Dobrze by było w sumie. Aha. Ja już nic w sumie nie mam. Gdzie ja jestem? Tu jestem.
Idzie tu. Nie mam ochoty się skradać, bo to jest zwyczajnie strata czasu. A jestem więcej niż przekonana, że to już nic. Straszne brzydactwo. To nie sądzę. Po co ja mam tę piłę? Tam jakby coś... Tak jakby tutaj coś było. Nie wiem, coś co... Albo pozwala mi jego zaciukać, albo się stąd wydostać. Muszę się tam dostać. Może poczekam po prostu, żeby ten maszkaron przeszedł sobie. O, dobra. Mam nadzieję, że mnie tu w końcu nie zauważy. No, kurde, no oby. Wow. Jasny, mać, ale to brzydactwo. Ale ktoś miał pomysł. A mi się wydaje, że tutaj. O! Proszę bardzo, tu coś jest. Albo i nie. Tutaj jakoś mogę to, bo tu ewidentnie tu mi gra prowadzi jakby. Okej, okay. Zaraz. Szybciej, człowieku. No, ruszaj się z tym. Dobra. Jedziemy. Gdzie ja teraz jestem? Czy to jest jakieś nowe pomieszczenie, które mam tutaj łazi? Może chwilę zaczekam w sumie. Bo on tutaj na pewno nie wejdzie. A czy on tutaj też ma możliwość wejścia, to jest pytanie. Chyba nie, bo tam nie ma takiego wejścia. Ła! Mam nadzieję. Może to jest kolejny maszkaron. To już jakby inna para butów. Dobra. Dobra. Brodzimy w wodzie. Nieładnie. Się sensor. Albo tutaj. My też się prosi, żeby na przykład tutaj zapędzić potwora i popieścić go prądem, odpalając jakąś wadliwą elektrykę, ale tu nic takiego nie widzę. Pewnie ten drugi patafian z latarką tu się kręci. Nie? No. Może trzeba znowu to rozpierniczyć. Dobra. Było raczej oczywiste, że możesz wystarczyć z tą muzyczką, co i tych... O nie, słyszę jakiegoś potwora. A? Co? W sumie nie muszą być to odgłosy potwora, to raczej osoby chorej. Uy. Chociaż cholera wie. Oj tak, ta muzyczka sygnalizuje, że chyba to jest jednak potwór. No pięknie po prostu. Za tymi drzwiami te pojękiwania. Oj, kiepsko to widzę. Tu coś, tam coś. Po prostu chcę trafić w bezpieczne miejsce. Naprawdę nic więcej mnie nie interesuje. Mam jeszcze piłę? Nie. No tak. No co jest?
Nie zamykaj się. Nie wiem, tam było w sumie jedno pomieszczenie tam na... O! Zaraz, to jakaś... Fotokomórka. Pięknie. Tutaj też. Wszędzie są. I mi się drzwi zamknęły. Teraz tu jest jakaś rodzaj zagadki? Nie, ale już po ptokach, bo... To już nie działa. Czyli chyba po prostu chodziło o to, żeby one się zamknęły. Teraz, ale mam łom. I tak naprawdę chciałabym mieć możliwość zdzielenia kogoś przez łeb tym łomem. Albo na przykład tego grubasa. Bo tam, gdzie słyszę te jęki, no to ja nie wiem, czy ja tam chcę iść. Czy to jest po prostu biedny człowiek, który potrzebuje pomocy? Co to za miejsce? Ale nie mogę tego... W tę stronę? A nie, znaczy w tę można to otworzyć. Może po prostu... Zaraz. O kurde! Nie poznaj to miejsce, jasna cholera. Jesteśmy teraz z drugiej strony. No przecież to jest to miejsce, gdzie tutaj był ten... to pomieszczenie, gdzie potrzebna była krew jednego z pracowników, żeby dostać się do środka, tam był komputer. I tu przecież byłam przy tej kratce i tutaj biegł jakiś jeden z tych pracowników i tego roba gonił. W tą stronę biegli. Ale to był facet, chwila, to był facet. A moja bohaterka to babeczka. Okej? Okay. Proszę to uwzględnić. No muszę tam iść, no. Będzie bolało. Będzie bolało. Będzie bolało. Aha, dobrze, 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 dobrze. Dobrze, nie interesuję się. Dobrze, dobrze. Pięć sobie dalej. Nie przeszkadzam. Tylko ja mam ten łom. Zastanawiam się, czy on jest potrzebny, żeby wyważyć te drzwi i otworzyć je tam tak, że tak powiem, na siłę. A ja bym wolała jednak, żeby to chodziło na przykład o jakiś szyb wentylacyjny. No bo co innego. Dobra, tu nic na razie nie ma, pobiegniemy. Tam jest to pudło, które blokuje. Tu też jakby nie. A tutaj? Jeszcze raz, co to było? O! O! Filunia. A w górę? Tylko, przepraszam bardzo, to są te fotokomórki i jak ja mam je obejść? Że one się zamkną zaraz. Chyba, że... Teraz, tak? No. Tu są... Tu są... I tu są, i tu są. To jak ja mam się dostać do tego pomieszczenia, na litość boską? No pięknie. Dobra, może tu chodzi o jakąś sekwencję. Może nie wszystkie fotomyki się powodują zamknięcie. A, no właśnie. Tylko co teraz? Może przecież muszę iść naprzód. No. Filunia. Nie w tę stronę. No w górę chcę, proszę. Dziękuję. Czyli tak. Może jedyne... taki
jakiś rodzaj choreografii, powiedzmy, że jak w tą stronę i nie zareagowały, to powiedzmy to sprawi, że któreś się tutaj wyłączą. Dobra. Ej, to będzie ciekawe. Nie w tę stronę. Nie w tę stronę. Do góry. Czyli tak. Pyk. To tylko pozostaje naprzód iść. No kurde, no. Mam coś? Że nie wiem, sens chyba tego tu nie muszę używać, bo po co? To mi chyba raczej nie pomoże. A jak tak? A? Okej. Okay. A, no właśnie. Tak by blokuję. Zaraz. Czyli tu. No tędy nie mogę. Nie. Nie. O! Czy to jest jakaś rodzaj sekwencji, czy kurde, no nie wiem, no. Prawdopodobnie jest tak, że w niektórych miejscach nie wszystkie te fotokomórki działają i zakładam, że na przykład tutaj chyba nie działa żadna, bo jak przejdę tak normalnie, to się nic nie dzieje. Tutaj wydaje mi się, że działają te wyżej, bo jak przejdę tak, to załapuję, ale jak już przejdę tak, to nie. Potwór. Mam tu na ciebie łom. Aha. Pewnie to za jakiś czas sam wylezie. Coś tam jest, tam są jakieś jakby zawory. Czy ta na mnie reaguje tak, jakby ta na mnie reagowała? Nie wiem. A mogę ją przeskoczyć? Dupa. No ale to reaguje. I ta też. I ta też. Nie wiem. Dobrze, chodzi też, żeby się teraz wycofać. I na przykład pójść teraz tędy? Nie. Te są połączone, te też. A ta jest włączona. Chyba, że tutaj już na tym ostatnim odcinku mogę pobiec. Ale to też jest włączone. Zaraz. No nie no. To. Jasna cholera. To też. Chwila. A może chodzi o coś takiego? Okej. Okay. Bo jak przychodzę normalnie, to też. Jak tutaj przychodzę normalnie, to też. A jakby zrobić coś takiego? Dobra, uskuteczniamy. Okazuje się, że z tym łomem dobrze kombinowałam. No nie, no znowu mam tą sytuację. Problem polega na tym, że wszystko zależy, w którym miejscu się wystarczy się o milimetr pomylić. I nie. Dobra, chyba spiedziłamy.
Ale nie mam żadnej adrenaliny. Cześć, stary. Aha, dobra. O, coś bardziej przyjemnego. Zaraz, jak tu jest? Bo ja nie widzę za bardzo co... Aha! Zaraz. A to? Aha, bo to jest ten gaz, czyli tutaj jakby trzeba w tą stronę jakoś doprowadzić. Tak? A, nie, w ten sposób. Zaraz. Źle? Czy dobrze? Bo mam wrażenie, że zaraz mi się tu zrespawnuje. Niedobrze czy niedobrze? Nie, chyba już po zadaniu, bo... Właśnie nie mogę tego użyć. Bowiem się, że jak ja stąd wyjdę, to już nie będzie tylko i zniknie, tylko zaraz mi tu startuje jak torpeda. Więc warto zamknąć, mam nadzieję. I spierdzielamy. Może coś mi tu będzie jak torpeda. Czy to coś dało? Czy na przykład sprawiło, że mogę w końcu zrobić to zadanie? Aha! To ja się to kurde męczę! Ja jakiś debil, byłam przekonana, że tutaj trzeba coś jednak zrobić. Teraz mi to pokazuje, jak są te zasrane linie. No tak. Wszystko przez to, że mi ten łom wtedy nie zadziałał. W mordę jeża. Uskuteczniałam przecież ten mod. Teraz... Nie, dobrze. Tam są jakieś schody na górę? Dobra. Po prostu to zadanie było nie do wykonania. O to chodziło. Ale wiedziałem, że nie jest do wykonania. Select to use the panel. Okej, okay, potrzebuję kodu. To jest niesamowite. Są sobie drzwi i jest jedno miejsce, które jest interaktywne, a tu za chwilę obok już nie jest interaktywne. Wystarczy, że źle trafię przedmiotem, który trzeba użyć i... Dziękuję. Nie zadziała. Koniec. Bo tak. Nie wiem. Dobra, może zamknę te drzwi. Boję się, że... Pewnie będę tylko żałować, ale z drugiej strony to też boję się, że sta mi się coś wychyli. Uj. A może... Dobra, niech tak będą uchylone. O! O! Oho! Rozpieszczają. Ach. 86-43 pewnie do tego pokoju. A tu jest pewnie ten generator, który mowa, bo trzeba go naprawić. Tam tak jakby tak zrozumiałam, że brakuje kół zębatych. Dawaj. O rany. Ale to chyba już nic. Chyba wszystko. Aha. Czyli zaczęło się prześladowanie mnie. Zaraz, jaki tam był kod? On to zapisał sobie w to-do list. Other generator. Zaraz. Notes. 86-43.
Dobra. 86-43, skoro ten gnój tu łazi. To wygląda tak, jakby już nic więcej tutaj nie było do roboty. Tu nie byłam? Chyba nie. Dobra, też zamknę drzwi. O, jest koło zębate. Tylko zaraz. Skoro nie mogę go wziąć do ekwipunku, to albo jest ten tutaj generator gdzieś tutaj, albo to tylko tak dla ozdoby. Okej, bo tam jest w tej notatce mowa, że najpierw trzeba naprawić generator. Jeżeli tego nie zrobię, to nawet nie mam co dotykać drzwi tego panelu. Aha, stąd przyszłam. Dobra. Tylko gdzie jest ten generator? To są te drzwi z tym panelem? Nie. Zaraz. To już... Tu jest ten... Okej, te koło zębate, ale zaraz, gdzie to było? Otworzy się. O! Jest tam interesujące rzeczy. Zaraz. Nic. Jeszcze tutaj... O! Okej, to jest notatka sporządzona właśnie przez Howarda, przez ojca głównego bohatera, z Filipa, że dobrze pamiętam jego imię głównego bohatera, Penumbry, Czarny Plagi, Operator i Necrovoke. Jest tam mowa o tym, że w tej wielkiej krypcie, w tej dziwnej budowli, którą znajdujemy w Necrovoke, opisuje swoje prace nad tłumaczeniem tekstów, jakie się tam pojawiły. I jest tam kilka słów przetłumaczonych, jest tam kilka sentencji tłumaczeń tych słów. Jest tam mowa o tym, że tylko ktoś godzien jest w stanie przejść przez portal i odnaleźć wieżę, która jest rodzajem... Jak to stało? Zaraz, jak to stało, że to jest rodzajem sphere, becomper, wasted, fading straight. Okej, okay, że ta wieża, czyli ta wieża, do której docieramy i idziemy krętymi schodami na górę, jest takim przewodnikiem dla zagubionych podróżników. No, ogólnie mocno poetyckie. Cały czas kogoś słyszę, tak jakby ktoś gdzieś siedział w jakimś pokoju i siadał na łóżku, czy na... Takie odgłosy czyjejś egzystencji, że tak powiem. O. Kibello. Już zamknijmy. Jak wyglądamy? W ogóle nie wyglądamy. Chyba nic nie ma. No, ewidentnie są tam opisane miejsca, do których docieramy w nekrolog. Czyli ta jakby pustynia, to puste miejsce, gdzie
znajdujemy tą wieżę, do której docieramy, do środka wchodzimy i zmierzamy w górę krętymi schodami. Że tylko ktoś godny jest w stanie przejść przez portal. Oj, nie wiem. Sąsiadu. Exit. To... O! Szlak. To ja chcę to exit. Nie wiem, nie, może nie zamykam. Cześć kolego. Exterminator apparently used his... Aha, otruł się cjankiem. Tak jak sobie tego jego przełożeni pewnie życzyli. To jest wybita szyba? Nie. Ale niby jakby działa, czy nie działa? Dobra, zostawię to drzwi otwarte. Czyli tak, jeżeli dobrze pamiętam, to teraz głównym zadaniem jest na ten moment naprawić generator. To, aha, okej, to już byłam. Nie, w sumie będą otwarte. Aha, jeszcze Howard wspomina o tym, że iż nie ma zamiaru mówić o swoich odkryciach, gdyż mogłoby wywołać sporo zamieszania, a i tak sytuacja na pewnym etapie już była napięta między tymi innymi pracownikami i stwierdził, że to wszystko zachowa dla siebie. Te swoje tłumaczenie i to, czego się tam dowiedział, badając te niezwykłe pismo. Kurde, tylko teraz nie wiem... Może się trochę zatrzymam, bo tutaj... Teraz może jeszcze tutaj wrócę. Może tam wszystkiego jeszcze nie przeszukałam. No ale nie, to są te lasery zakichane. Tu jest... To są te drzwi z tym panelem. Ale w notatce jest mowa, że nie ma co ich otwierać, jeżeli nie naprawi się generatora. Że brakuje tam jakichś zuk, kół zębatych, coś takiego. To jest jammed, tak? Jammed. Dobra, dojdę teraz do punktu zapisu i na tym się zatrzymam. Tu to jeszcze tutaj zerknę. Bo kod do tych drzwi mam, ale skoro jest mowa o tym, żeby nawet tam nie wchodzić, bo zakładam, że nie wiem, że tam wejdę, to co zginę, wywali coś w powietrze. Ale z drugiej strony, jeżeli tutaj nic więcej nie ma, to znaczy, że trzeba tam dojść, wpisać ten kod i to by było na tyle. To jest zapis. Dobra, to może na razie jeszcze tego nie będę robiła. Jeszcze przeszukam te wszystkie zakamarki. Fakt, że koło zębatem mam, ale nie mam gdzie je umieścić. Howard's research worker note. Simply repair the pair of gears. And turn on a generator and it won't take much time. Lever in the server room. Aha, dobra. Dobra, okej, okay, tu chodzi o tą, o ten pokój z tym, ten z oszklonymi drzwiami tam, żeby nie dotykać tej wajchy. Dobra, w pożądalu. Kurde. Zaraz, gdzie był teraz ten, chyba na dole. W porządku. Ładnie. Tutaj. Ile to było? 86-43? Sprawdzę swoją pamięć, że nie to zajrzę. 86. E? Co? Zaraz. 86-43. No zgadza się. Co to chwila? 86. 43. Chyba, że jeszcze teraz... No! Chyba, że tutaj jest. Okej, tutaj to jest. Ale chyba to już można tutaj obniżyć. Dobra.
Dawaj, dawaj, dawaj. Nie stawiaj się. Dobra. Czyli powiedz, okej. Okay. Trzeba te koła zębate, tak. Jedno tam widziałam. Tutaj by było drugie gdzieś. Aha, dobra. Pożądalo. Okej, okay, biegniemy. Mam nadzieję, że nie wyskoczy mi tu coś z nienacka. Dobra. Dobra. Okej. Okay. Pewnie najpierw to? Czy nie? A może najpierw to? I teraz pewnie to. O. Okej. Okay. Czyli teraz mogę użyć tej wajchy. Tam na górze. Trzeba być ostrożnym, bo... Zapiszę sobie. Bo nie wiem, czy już nie zarejestrowałam, czy Kremi zapisała podczas kończenia tego zadania. Dobra. Teraz możemy się z nienacka wychylić. Już ja znam te sztuczki. Nieważne, że w sumie nie ma tutaj podstaw, żeby tak się stało. Tak sobie wymyślili, tak ma być. Teraz może zanim tą wajchę użyję, to może dopiero tutaj... Chciałem open with me for activation. Chyba najpierw od tego trzeba zacząć. Czyli... O! O, teraz można. Dobra, co my to mamy? Press co? Press spacebar. A za chwileczkę chcę przeczytać, co napisałam, tak? Czy nie ma byków? Help, the station was struck with an unknown virus. Czyli stacja została zaatakowana przez nieznany wirus. Most of the staff had turned into horrible creatures. I've managed to survive, but I don't know anything about the fate of my colleagues. At least two of them would have saved themselves and might still be somewhere inside the station. I also have information about another survivor who is a female scientist. I don't know her name. According to the latest data, she should be in a research wing number 2. If you are reading this message, please send help. Save us and level the place to the ground. The coordinates of the station are... Okay. Czyli mowa ogólnie szybciuteńka, mowa o tym, że większość załogi zmieniła się w straszliwe kreatury. Że nie wie, co się stało, nie wie o losie pozostałych kolegów, że wie, że przynajmniej dwóch z nich przeżyło, że może mogą gdzieś przebywać w stacji. Ma również informacje na temat jeszcze jednej osoby, która przeżyła. To jakaś pani naukowiec, nie zna jej imienia, że powinna, według informacji powinna być w skrzydle drugim. No i prosi o pomoc i okej. A tutaj? Aha, czy już wszystko? Tylko teraz jak wyjdę, to mnie coś zeżre, tak? Bo ona nie wierzy, że ona przeżyje. Przecież... Zaraz, coś tutaj? Na razie nic. Przecież ona... Co to? Jakiś orzeszek do schrupania. A nie, to było. Przecież ona... przecież jedyny, który przetrwał, jest bohater. Ten Filip. Więc coś mi się zdaje, że ją tu coś zaraz coś zeżre. Tam jest exit, to może tym exit. Bo nie chce mi się... Coś mi się nie chce wierzyć. Tam jest zabity dechat, więc zakładam, że tu musimy iść. Jestem więcej niż przekonana, że coś na nią wyskoczy. Albo jeszcze lepiej, to byłoby genialne moim zdaniem.
gdyby nawet nagle pojawił się ten Filip, który postanowił ją przechrzcić, bo dostrzegł w niej potwora, bo okazało się, że on ma halucynację i widzi w niej potwora. Pamięta ten robal. No, muszę sobie przyświecić. Bo... Wow! O Jezus Maria, ale się wystraszyłam. Tu? Nie. Jezusieńku! No, no dlaczego no? Kurde, Felek. Już nawet wiem, co mnie ściga. Pewnie ten grubas. Ale ja nie mam żadnego... Nie, nie mam. Dobra. Przynajmniej niech będzie sprawna. Zakładam, że będzie mi trudniej, bo nie mam już tych zastrzyków. Kurde, wszystkie zmarnowałam. Jakbym miała ten zastrzyk, to byłoby mi łatwiej. Zaraz, jak tu wskoczyć? Szybciej, 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 szybciej. Choć chyba, że nie tutaj. Chodź, 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 chodź. O, udało się. Nie wiem, tędy? Chyba nie. Tędy? Nie, to tylko te drzwi zostają, ale... Szybciej, szybciej, szybciej. Szybciej, szybciej, szybciej. Okej, okay, dobra, jesteśmy. Wow. No i co? Szkoda, że ci mogę, nie mogę ci pokazać środkowego palca. Grubasie. O rany boskie. Cześć. Niestety ten moment przychodzę drugi raz, gdyż gra postanowiła się wyłączyć. Może uznała, że już ma dosyć i postanowiła się wyłączyć. Mam nadzieję, że teraz się nie wyłączy. Bo chciałabym wiedzieć, co jest dalej. Gdzieś dojeżdżamy? O, bohaterka już też ma jakieś głosy, słyszy już haludny. Moim zdaniem to byłoby świetne... Co? Co to? Świetny motyw, gdyby okazało się, że nasza bohaterka się też zmienia w potwora. Dzing. I... spotyka naszego bohatera, który daje jej w łeb, na przykład. No może w łeb nie, ale na przykład, nie wiem, no... To, co może zrobić na przykład w Czarna Plaga, o! Na przykład ona, niech będzie tym potworem, któremu trzeba spuścić na głowę tą skrzynię, odkręcając zawór w odpowiednim momencie. To byłoby moim zdaniem absolutnie genialne. Świetnie by się łączyło w całość. No ale zobaczymy, co oni tu wymyślili. Co ona taka zmęczona? Że nie powinna mieć rzeczywiście pać tej adrenaliny? To coś ważnego? Nie. Oj. To chyba nic. Ale zaraz, coś za długo to trwa, więc jeżeli chce mnie coś tu gonić, I don't feel so good. Oj, 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 oj. Hmm?
co mam rozumieć, że to był jej zły sen? Dlaczego on to tak to obserwuje? Na wszelki wypadek sprawdzę. Zaraz, no, dawaj. Chyba to nawet, może nie o to chodzi, ale no kurde, mać. Dobrze, w sumie nie ma potrzeby. Dziwne. Ta kamera tak jakby ją miała tutaj jakoś specjalnie obserwować. Łazienka zamknięta. Może lepiej, żeby bohaterka się nie widziała. Łąpać! Może coś z tą kamerą trzeba zrobić? Oj kurde. Może na przykład ją zniszczyć. Bo tych coś mam problem z tymi szufladami. A tu coś. Zaraz. Czym mogę? Tym mogę? Co mogę? Nic nie mogę. O! It's a perfect picture. Ach, kurde, o kurde, mam nadzieję, że nie była potrzebna. Dobra, już wiem, o co chodzi. Potrzebna ta butelka, bo ją właśnie rozbiłam zaraz. Jaka jest różnica? Jeszcze. Tutaj leży to tutaj. To jest coś rozbite. Ale ja to rozbiłam tutaj. Oj, aha, dobra, ale kawałeczek jest, został. No to bierz to. Bo nie wiem, to wygląda tak, jakby chodziło, żeby ta butelka tu była rozbita w tym miejscu. Bo z szufladami jest dobrze, tak? Książki są. Lampka jest zgaszona. Nie wiem, co z tym. Jak tu jest? Aha, dobra, to i jeszcze musi być nie tym. W tą stronę. Okej. Okay. O! Udało się. Tylko które? Chyba to. Wow! Uj! Wuhuhu! Prawie jak w Silent Hill. Ale w Czarna Plaga też to było. Think I can see the shape of the object among the noise. Ale że co? Przecież i tak nie masz dostępu do tego, co tam możesz dostrzegać. Jakieś robale. Gross. No i raczej, chyba że to jest jakaś wajcha. O, się wtopiło. There's a real people inside these bags. No, jak na mój gust, I can hear the heart beating. Jak na mój gust, to bohaterka zaczyna się w coś zmieniać. Oj! God damn it! No, dawaj, stary. Nie wiem, czy... Gluty! Gluty jak w amnezji. Może tutaj muszę użyć tej wajchy, zanim przejdę. I co? I co to robi? No bo mam wrażenie, że mi krzywdę to zrobi, jak dotknę tych łapsków. Ale z drugiej strony... Dobra. Chyba nie. Chcą mnie schwytać. Au, wow. No to co? Mam zrobić? Tu coś po tej stronie? A, dobra, może tak. Ach, cudownie. Co ja mam z tą głową, przepraszam, zrobić? Gdzieś ją tu nasadzić? Dam im tą głowę. Kto to w ogóle jest? Pewnie jeden z jej kolegów. Tylko nie otwieraj oczu, bo to będzie trochę upiorne. Macie, pożywcie się. Albo i nie. Co ja mam z tą głową zrobić? Jest na nią jakieś miejsce? Tu coś? Albo tutaj? Nie wiem. Ja tutaj... Chyba nie. Może tam wcześniej coś jest. Tutaj? Tu? Gdzie to może być miejsce na tą głowę? Coś mi się zdaje, że trzeba z nią coś zrobić. Dobra, tutaj może wcześniej coś jest. Okej, nie bardzo... Może tam, gdzie jest to światło? Nie bardzo tutaj tak widzę na to miejsce. Tu?
Może tu. O, właśnie. I teraz. Och, mój Boże. No. Że jeszcze raz. Nie wiem, tak trzeba było zrobić? Chyba jednak tak. Chyba trzeba było to zrobić. No wybacz, stary, ale no... To wiesz, to nie jest rzeczywistość. Smells like blood. No, tak. Have you ever seen this corpse somewhere here? No to... Zdecydowanie, że widziałaś. Co jest? No co znowu? Ło! No ale no... Co ja mam zrobić? Chyba, że jeszcze są tu jakieś zawory. Albo na górze? Bo zaraz pewnie mnie tutaj coś zabije. Znaczy, utopię się pewnie. Nie wiem, co ja mam zrobić. To są takie kolory, że ledwo co widać. Oj, chyba już po mnie. Chyba, że tak ma być. Nie wiem, tak ma być? Nie mam pojęcia. Och, jednak tak. Okej. W tym napisie podczas ładowania wychodzi na to, że bohaterka też już jest zarażona. I zaczyna się, wygląda na to, że zaczyna się zmieniać w tego potwora. Czyli jednego z tych cudaków mało wyględnych. Tam są jakby drzwi na górę. Jeszcze tutaj sprawdzę. O! O, o, o! Zaraz, 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 zaraz. Tutaj coś tego? Ten? O! 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 Bierzesz. Nie wiem, czy przypadkiem tutaj psów nie ma, bo jakoś tak ten dźwięk mi się kojarzy z psami. Bierzesz? Bierzesz. Jak ty się czujesz? Dobrze się czujesz. Zapisujemy. Notatka. Okej, okay. Z notatki wynika, że ta Ambel jest w stanie wyprodukować... Słyszałam to. Jest w stanie wyprodukować... Czy to wcześniej tu było? Potrafi wyprodukować przeszczepionkę na tą, na tego wirusa. Przeciwko temu wirusowi. Ale nie ma dostępu do laboratoriów. Ktoś musi jej to ułatwić. Jasna cholera? Czy to znowu haluny, czy... Chociaż znowu to mogą być halucynacje jej. To powinien być klucz do tych drzwi zaraz, bo mamy klucz. Unmarked key. Pieseczki. Cudownie. Widzę ślady pieseczków. It's locked. Otwieraj. No bez jaj. To dokąd są te drzwi? Zaraz tam w sumie były chyba jeszcze jakieś. Aha, bo jest zamarznięty. Dobra. No tak, jakżeby inaczej. Widzę, że... Znaczy te łapki to sugerują, że tu się czai piesek skurczybyk. Ja bo tu już byłam, tak? Dobra. Jest nie wiem, gdzie ten pieseczek. Tu chyba były zamknięte drzwi, wydaje mi się. Jeszcze raz sprawdzimy. Tak, to tutaj. No, otwieraj.
Co my to mamy? Okej, okay, zamykamy. Powiedziałam, zamykamy. Szkurdefelek. No nie. Co jest? No nie to nie, Boże, kochany. No, czy ja przypadkiem... To nie jest też znowu jakiś motyw z Requiem. Aj, pospieszyłam się trochę. Zaraz, chwilunia. Okej. Okay. Porządeczku, że już jest na zewnątrz, tylko jeszcze tutaj szybkie przelukanie. Nie wiem, czy tutaj coś muszę z tym robić. Nothing happens. No to wiem, ale czy ja przypadkiem nie muszę rozgrzać tego pieca, bo w sumie drewno jest. Czy może muszę rozpalić piec? W sumie drewno jest, tylko znowu... Tylko ja nie mam zapałek. Wolałam nie iść tam. Spróbujemy. Czy to jest jakiś pieseczek? Czy ja w ogóle muszę to robić? Bo może ja nie muszę to robić, mogę iść tu w cholerę i tyle. Po co mam się gimnastykować z psem, jak ja mogę wyjść na zewnątrz? Kurde, felek. Chyba, że to znowu jakieś haluny. Po co mi to? Nie potrzebuję nic do niczego. Cicho! To jest zablokowane. Aha. Czyli w sumie bo nie mamy zapałek. Nie mam żadnych zapałek. Uf! Dziękuję. Aha. No ale jest spoko. Połamała obie nogi, ale jest... Kites majonez. Dobra. Nie ma, to chyba nic nie mam, bo muszę mieć coś, co bym mogła podpalić ten węgiel ewentualnie, bo chyba nie ma innej możliwości. Chociaż mogę zawsze spróbować, nie ma problemu. Ale nie sądzę. Tak. Tutaj tak. A, ale z automatu się układa. Czyli może jednak. No kurde. Dobra. Nie szalej mi tu. No, gdzie ja znowu? Aha. Kurde, felek, co tu się dzieje? Wiesz to. I nie przenikaj przez barierki. Dobra. Może, nie wiem, odkręcę gaz i się samo... Tam jest już automatyczna zapalarka, jak w nowoczesnych kuchniach gazowych i nie muszę się martwić o takie pierdółki, jak... O, już jest czerwona lampka, dobra, to znaczy chyba dobrze jest. Cyk. A, te? Elegancko. To jedziemy z kolejnym piecykiem. To jest zaworek. Gdzie to jest? To jest. Tak. Dobra. Mi się wydaje, że taki dźwięk jakby tam pies jakiś był, ale nie widziałam w sumie. Dobra, jeszcze jedno. Jeszcze jedno drewienko. To można otworzyć jakoś? Może tam coś jeszcze jest? Bo tutaj chyba nic nie widzę, chyba że dwa wystarczą. Mi się wydaje, że tu więcej tego było, tego drewienka. Czy jak? Czy się gdzieś skryło przede mną? Albo może tam na górze jest w sumie. Jeszcze tam... No to nic nigdzie nie widzę. Zaraz jeszcze pójdę po tej drabinie na górę. Kurde, no! Bo tu chyba nigdzie nic nie ma.
Chyba trzeba się pójść na górę, bo potrzebne jest pewnie jeszcze jedno. Znając życie. Nie może być dwa, muszą być trzy. Może teraz się pojawi piesek znienacka. Bo drewienko znalazłam, to i piesek też musi być. Przecież to logiczne. Jest coś tu? A właśnie. A właśnie. Tylko teraz nie spadnij, proszę. Kulturalnie zejść po drabince. Dziękuję. Dobra, bierz to. Teraz tutaj mamy. Też już? O, okej. Okay. Tam jest zawór, więc nie wiem, czy przypadkiem ten zawór na pewno trzeba będzie. A co zobaczymy? A nie. No i co ja mam z tego? To może teraz ten zawór ruszę, no bo musi on do czegoś służyć. Co to jest? Flow control for system. Aha! Pamiętam, że była jakaś kombinacja z tym związana w Requiem, ale tutaj to nie wiem. Tam chyba nawet było więcej tych piecy, tam chyba było nawet trzy. Zobaczymy, czy jest jakiś zawór. A, brakuje. Hope there's a spare valve somewhere. Ohohoho! Chyba se jaja robisz, już wiem. Zgaduję, że zawór to jest gdzieś zakopany w śniegach. To przecież byłoby najlepsze. A, tu jeszcze jest kupa drewienka. Normalnie jestem przekonana, mogłabym nawet założyć się, że zawór jest gdzieś na zewnątrz. No to jest niemożliwe, to nie wierzę, chyba tam jeszcze zajrzę na górę, ale no kurde nie wierzę, to byłoby zbyt piękne, zbyt oczywiste, żeby ten zawór miał gdzieś tu być. Co to za jakieś dziwne dźwięki? Okej, okay, gdzie ten zasrany zaworek może być? To mogę wskoczyć? O! O! A jednak to mogę eksplorować dalej. A, dobra. Tu? To pewnie ten pieseczek gdzieś tu się kręci. A, okej. Okay. W porządku. Przecież to też jest Requiem. Może chodzi o to, żeby się to wszystko uruchomiło i... No wiadomo, jak ten mechanizm działa. Zacznie się to przekręcać i utworzy nam się przejście dalej, jeżeli o to chodzi. Coś mi się zdaje, że muszę wyjść jednak na zewnątrz. Przemarznięty pewnie, do jakiejś martwej dupy. Jakiegoś biednego naukowca czy innego zombiaka i będę musiała wykombinować, jak z zamarzniętego łapska wyciągnąć zaworek. Gdzie są te drzwi? Tutaj? Na zewnątrz? To chyba. O. Dobra. W porządku. Gdzie to może być? Znowu te cudowne śniegi. Tylko przypominam, że dziewoja ma kurtkę, także to powinno coś jednak dawać, nie? It won't budge. Nie wiem, czy ja w ogóle nawet dobrze poszłam, czy to jest dobry kierunek. Gdzie jest zaworek? Dawaj zaworek. Dawać zaworek. Gdzie jest? Gdzie jest? Widzę, że dziewoja na mnie zamarza. No, ma kurtałę, więc... I to dosyć taką cię... O, jest! Excellent. Tu wszystko? Tych ról nie potrzebuję? Chyba nie. Tu? Nie. Dobra. To co to? Co to za dźwięki? Co to za bębenki? Dobra, wynoszę się stąd. Coś mi się to nie podoba. Co, zmęczyłam się? Może ta choroba już tak działa? Że ma jakieś przewizy... O! Ja pierniczę! W śniegach?
O, kurde mać! Dobra, skaczemy, skikamy. Ciao. No nie! Przecież jak ja miałam go... Chyba, że chodzi o to, żeby jej się nie udało. Gdzie to było? Tu chyba było. Szybko. Szybko, dawaj. Ua. Mam nadzieję, że te patafiony nie pójdą za mną. Dobra, skończcie z tymi bębenkami. Dobra, tutaj? O. I co teraz? A? I... Okej, co teraz? Czy w związku z tym, że to mi się otworzyło... co ja gadam? W związku z tym, że już mam tutaj ten zaworek, tutaj się coś odblokuje? Chyba, że muszę znowu wejść w te śniegi i się ganiać z tymi gnojami. Chociaż nie sądzę, bo tutaj było ten mechanizm i... Dawaj. I... O, właśnie. A. Oż ty w życiu. Jak to teraz tutaj... Dobra. Go. Dobra. Powolutku, bez pośpiechu. Nie ma co. Jedziemy. Nie ma się co zastanawiać. Dobra. Ktoś nie ma... Oj. Co ona znowu tak... Tu? Zamknięte. Jeszcze nie wiem, czy się cieszyć. Ciekawe, to są gdzieś te patafiane. Dobra. W sumie ona wysłała tego maila, powiem, jakbyś ktoś na lotnisku. Jeżeli to, no tak, bo to przecież to samo miejsce, to powinno być gdzieś to lotnisko. O. O. A. Tylko bez piesków i tych patafianów. Tu? Nie. Zaraz, jeszcze raz. Nawet się napis nie pojawił. Czy won't budge, czy jak? Kurde, czuję się, chyba się w kółko kręcę. I co to ja mam? Czy chyba mam wejść na te... Na te... Tu coś? A, tu coś. Powinien będzie działać. O! Zaraz. Ona się zacznie zmieniać w tego potwora, czy jest to tak, jak myślałam, że będzie? Ktoś się uratował. Wow. Czy ja dobrze kombinuję, że... Ona jest tym potworem, którym trzeba roztrzaskać łeb tą skrzynią? Chapter 2. Revelation. A nie. Ale zastanawiam się, co chodziło z tym. Wygląda tak, jakby ktoś jej głowę roztrzaskał.
Już myślałam, że wdrożyli ten bardzo fajny pomysł. A, no tak, oczywiście. To jest to exit. Może ona tutaj jeszcze wezwie tą pomoc? Nie, nie, już wiem, nie wezwie pomocy, tylko skontaktuje się z tym Filipem i pewnie go tutaj jakoś poprowadzi? Czy jak? O. Video chat. No przecież. Wsadem. A nie, 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 zaraz, zaraz, zaraz. Jak to było? Tylko do kogo ona. Z kim ona się kontaktuje? Jeszcze spróbujemy jeszcze raz. Nie, chyba nic z tego. Kawa session progress. No chyba nic z tego, no przecież powinno się chyba coś wydarzyć. Tu chyba nic nie ma. Ktoś tu spał? Jak my się mamy? O, znowu mamy te trzy zastrzyki. Wow. Tutaj coś? Locked. Aha, tabinka na dół. Czy to jest dobry pomysł? No chyba tak. Czy coś? No, tylko nie wiem, czy tam nie powinnam posprawdzać. A co chodzi? Czy mam na tym zjechać? To za chwilę. A tu jeszcze jest drabina. I teraz kurde nie wiem. Teraz bo to prowadzi na dół. A ta drabina prowadzi na górę. Dobra, może najpierw spróbuję tutaj. O, super. Dawaj. No co jest? Pewnie jakaś sekwencja jest zupełnie potrzebna. Dobra. Tutaj zasejwuję. Okej, okay, tutaj się zatrzymam. No, teraz robi się bardzo interesująco. Przyznam szczerze, że tylko ta zagadka z tymi fotokomórkami trochę mnie rozstroiła, ale to wszystko dlatego, że drzwi nie weszły mi w interakcję z... coś może to tutaj coś? Nie, drzwi te, w tamtej lokacji nie weszły mi w interakcję z łomem, bo oczywiście w złym miejscu kliknęłam. To jest strasznie irytujące. To pokazuje jednak, że 5-10 razy nawet trzeba próbować interakcji jakiegoś przedmiotu z jakimś miejscem. No cóż, ale nawet i to ma być jeszcze jakiś tylko i wyłącznie rozdział uzupełniający mod, a jest równie długi. Może nie równie długi, ale no jest długi. W sumie super, na razie się bardzo fajne rzeczy dzieją. Dziękuję za wszelkie zainteresowanie moim kanałem, dziękuję za zainteresowanie moimi materiałami, dziękuję za każdą subskrypcję, za każdą łapkę w górę. W tej części to będzie wszystko. Dziękuję i do usłyszenia.